Jeśli przy okazji będę musiał zabić również ciebie, zrobię to. Fajnie się zaczyna kolejny odcinek, także witam was w kolejnym odcinku z Cyberpunk 2077. Zatem oczywiście ocenę piątka followersów, nie zapomnijcie zasubskrybować ten kanał i lecimy z kolejnym odcinkiem, ten już na szczęście może nie będzie. Zapalić. Masz fajki? Taki nudny. Poza jego początkiem. A niestety nie jestem w stanie go zespeedrunować. Nie palę. To idź i kup. Dla kogo pracujesz? Siedź na dupie i tłumacz się. Kurwa. Kurwa. Ale urwał. Pierdolony chip. Trzeba to skończyć. Nie! Wypierdalaj z mojej głowy. Nie tak! Wsadź sobie lufę pistoletu w usta i pociągnij za spust. To jest prawie jak dotyk. Wchodzę w ciebie jak w gnijącym. Słyszysz? Zżygałbym się, ale nie mogę. To tylko kopia engramu. Są też inne. Zostaw mnie w spokoju! Wypierdalaj ze mnie! Tylko śmierć jest rozwiązaniem. Słyszysz? Tylko śmierć! Kurwa... Dobra, jeden problem z głowy, drugi problem z głową. Skąd są te cztery kropki? T.O. Jakie dziwne kolano ja mam. Matko boska. Dziwne to ciało. Uzupełnienie amunicji opcjonalnie. Pierwsze, ja musiał się ubrać. No nie, znowu pisior. Boże. Dobra, zeskipowałem wam to ubieranie. W każdym razie ubieranie dolnej części garderoby. Bo jednak nie chciałbym demonetyzacji. Szybkie okulary. Dawaj tego Golta. To po pierwsze. Dawaj mi tą strzelbę. To po drugie. Zamiast tego wezmę cokolwiek w sumie. Dobra, nic tu nie ma, więc całą resztę możemy rozdupić na części pierwsze. Ale ja rymuję. Nie chcę tego gówna. To fioletowe to sobie zostawię. Dobra. Uzupełni amunicję, no właśnie, właśnie. To będziemy mieli tutaj pewnie, nie? Oj, tak, tak, byczku. Sprawdź pocztę. Gdzie mam pocztę? Będzie tutaj. Wiadomości dwie. Szanowny panie, w zasadzie budynku nie odnotowała ostatniej wpłaty za wynajem. Ojej, oj. Mówi Takemura. Musimy się spotkać. Poczekaj mnie w dupę. Nie mogę teraz. Jestem ledwo żywy. Uratowałem ci życie, a teraz potrzebuję twojej pomocy. Jeszcze nie doszedłem do siebie po wszystkim, co mi się przytrafiło. I prędko nie dojdziesz, ale co z tego? Jeśli chcesz żyć, musisz wrócić do gry. Odliczanie już się zaczęło. Drone's Diner. Czekam. Oj Boże, ten Takemura. Niech ciągnie siura. Poza. Aj, kurwa. Powiedziałem nie. Sprzedałeś nerkę czy jak? Dokładnie.
myślałem, że wyjechałeś z miasta. No, tak było, nara. Nara, grubciu. Witam, Aryf Iqbal, czas na serwis informacyjny. To bardzo smutny dzień w historii naszego miasta. Nie żyje burmistrz Night City, Lucius Ryan. Informacje o śmierci... Fajny ten pistolecik, podoba mi się. No ale przede wszystkim, w końcu mogę się ruszać. I to jest najważniejsza rzecz. Obowiązki Ryana do końca kadencji będzie wypełniać jego zastępca i bliski współpracownik Weldon Holt. Holt ogłosił też, że będzie kandydował na burmistrza. To 50 metrów, dobrze, dobrze, dobrze. Jest na tyle blisko, że sobie mogę podejść na buta. Będzie nawet szybciej. On mi z tymi jakimiś zakupami. Co nie mam co robić? Siadaj. Nie wyglądasz aż tak źle. W samochodzie myślałem, że nie wyjdziesz z tego żywy. Dlaczego chciałeś się ze mną spotkać? Chodzi o biochip. Jest uszkodzony i ponoć nie da się go odzyskać, nie zabijając się przy okazji. Niestety. Wiktor ma za długi język. Ale i złote ręce. Taki przyjaciel to prawdziwy skarb. Dlaczego mi pomogłeś? Potrzebowałem cię żywego. I nadal potrzebuję. Czego ty właściwie ode mnie chcesz? Na początek powiedz mi, gdzie znaleźć Evelyn Parker. We dupie, nie interesuj się. Czego potrzebna ci Parker? Sypia z Yorinobu Arasaką i najwyraźniej dobrze wie, jak go podejść. Sam chciałbym z nią porozmawiać. Obiecała mi pomóc pozbyć się biochipu. Tak. Nie liczyłbym na to. Pewnie jest już daleko stąd. No to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, gdzie jest Parker. Dlaczego uważasz, że może pomóc ci usunąć biochip? Stoi za nią któraś z korporacji? Nie wiem. Parker dużo wiedziała na temat relika. Część tych informacji była poufna. Z jednej strony była nieodgadniona, z drugiej miała w sobie tę śliskość korposów. Sam wiesz jaką. Ja też mam w sobie taką śliskość? Ty to w ogóle jesteś dziwny. Ty lądowałeś po stronie wyrzutków. Nie pamiętasz już? Wszystko? Naprawdę muszę się zbierać. Zaczekaj. Yorinobu Arasaka musi odpowiedzieć za ojcobójstwo. Szukasz sprawiedliwości? W tym mieście? Chcę zemsty. Jest tu łatwiej osiągalna. Są ludzie, którzy mogą pomóc mi wykończyć Yorinobu Arasakę. Ale muszę ich przekonać do moich racji. I myślisz, że przekonają ich słowa złodzieja? Może. Nie mam lepszych dowodów. Na dodatek nie znam tu nikogo i jestem ścigany. Czekaj, nadal nie rozumiem. Mamy pójść do Arasaka Tower i powiedzieć wszystkim, że to Yorinobu zabił ojca? Będziemy rozmawiać z rozsądnymi ludźmi na neutralnym gruncie. Są pewne procedury, które pozwolą ustalić, że mówisz prawdę. Wykrywać kłamstw? Nie ma opcji. Tak. No w takim razie pomyśl. Umierasz i nie wiesz, jak się uratować. Zabija cię chip wyprodukowany przez Arasakę. Tylko korporacja wie o nim wszystko. Twoje życie od tego zależy. Arasaka może ocalić cię równie łatwo, jak zabić. Wystarczy tylko, że ludzie, których chce przekonać, uznają cię za przyjaciela. Właściwie kogo konkretnie masz na myśli? Osoby, które są sercem Arasaki, to ludzie zainteresowani stabilnym rozwojem korporacji.
Ludzie tacy jak Anders Hellman? Skąd znasz to nazwisko? Dobrze przygotowałem się do skoku. Wiem, że Hellman jest twórcą relika. Jest tylko pionkiem. Ja miałem na myśli kogoś potężniejszego. Poza tym... Anders Hellman uciekł z Arasaki. Tivik? Teraz, Hanako-sama, chciałbym, jeśli można, zacząć od... Kurwa, wszędzie Arasaka. Hej, chciałem tego posłuchać. Nie piwuj mordy. Nikogo poza tobą nie interesuje ta korporacyjna kurwa. Że co? Słyszałeś. Chakemura, odpuść. Przynajmniej jeden z was nie jest kretynem. Ty, Eminem, cicho tam. Dzięki za propozycję. Przemyślę ją i odezwę się do ciebie. Potrzebuję czasu, żeby wszystko zaplanować, ale jeśli zgodzisz się mi pomóc, naprawdę możesz na tym skorzystać. Proszę tylko, żebyś nie uciekał z miasta. Dlaczego miałbym uciekać? Muszę znaleźć kogoś, kto mi pomoże. Kogoś innego niż specjaliści z Arasaki. Nie masz żadnych alternatyw. Z naszej rozmowy wynika co innego. Anders Hellman. Znajdę go i przekonam, żeby mi pomógł. Raczej zmusza, ale to na jedno. Nawet jeśli miałoby to oznaczać kolejną wojnę z Arasaką. Hellman uciekł z Arasaki. Sam go szukałem przez kilka dni. Ale, jak to mówicie, przepadł jak kamień w wodę. Ekstrakcja? Która korporacja go wyciągnęła? Moim zdaniem działał sam. To skrupulatny człowiek. Potrafi zatrzeć za sobą ślady. Nie wiesz, dokąd uciekł? Nie wiem. Dlaczego interesuje cię Hellman? To on uprzedził Saburo Domo o planach syna. Znał dobrze ich obu i może być dla mnie cennym świadkiem. Takie korporacyjne szczury głośno piszczą, gdy się je przyciśnie. To prawda. Poświęciłem kilka dni na zebranie informacji i trafiłem do klubu Afterlife. Niestety. Odbiłem się od Rogue, królowej fikserów. Pracowałeś dla Saburo i nie wiesz, jak rozmawiać z ludźmi na świeczniku? Nie chciała mieć nic wspólnego z człowiekiem oskarżonym o śmierć Saburo Arasaki. Rok ma łeb na karku. Sporo wie. Może mogłaby jakoś pomóc z Hellmanem. Jest też kosztowna i wybredna w doborze klientów. Może mi by się udało odnaleźć Evelyn Parker. Jeśli nie pomogła ci dotąd, to nie pomoże ci w ogóle. Nie wierzysz w honor między złodziejami? Nie ma czegoś takiego. Wierzę w honor. Po prostu. Yorinobu Arasaka z pewnością uśmiałby się po pachy. Parker ci nie pomoże. Na twoim miejscu przygotowałbym zapasowy plan. Słuchaj, nie mogę dłużej zostać. Rób co chcesz. Szukaj ty! Parkera, pojawił się z dupy! Ja muszę odezwać się do kilku znajomych i odebrać przysługi, które są mi winne. Czarodziej. Zadzwonię, gdy ludzie, na których liczę, będą gotowi, by cię wysłuchać. Na ten czemu mordu nie rusza? Nara. Do usłyszenia. Fajny pasek. Jeśli jakimś cudem uda ci się dotrzeć do Hellmana, daj mi znać. Też chciałbym z nim porozmawiać. Widzę, że niektóre rzeczy się nie zmieniają. Boże święty. Night City to ciągle syf i kluski z paśnika. Arasakowie wciąż są obłąkani, a świat nadal rozpada się, jak kiedyś. Ale przynajmniej Rogue ciągle żyje. Kurwa, co jest z tobą nie tak? Najpierw próbujesz mnie zabić, a teraz udajesz, że nic się nie stało? Wiesz, że nie musisz rozmawiać ze mną na głos? Czego chcesz? Przemyślałem to i zmieniłem zdanie. Już nie chcę cię zabić. Odwal się ode mnie! Dla mnie to też było ciężkie doświadczenie.
Obudzić się w czyjejś głowie, dzielić cudze myśli i wspomnienia. Ochłonąłem już i stwierdziłem, że możemy sobie pomóc. Na początek załatwiając sprawę z Rogue. Widzisz, znam ją z dawnych czasów. Jesteś duchem minionych świąt, cwaniaku. Twoi kumple albo gryzą piach, albo już dawno temu cię zapomnieli. Mnie się nie da zapomnieć. I co mam powiedzieć, Rogue? Że jej stary druh Johnny jest teraz guzem w moim mózgu? Wiesz co? Rogue słyszała już głupsze rzeczy, gdy ciebie nie było jeszcze na świecie. Serio. Wiem. Widziałem was we wspomnieniach. Rogue zatańczy, jak jej zagram. Po prostu zaprowadź nas do Afterlife. Nie ma żadnych nas. Dobra, w końcu, Jezu, ile... Te sekwencje momentami tak długo trwają, że to jest po prostu masakra. Dobra. Jak tu się dzwoniło, bo nie pamiętam. Te... Judy. Vi? Cześć. Myślałam, że nie żyjesz. Fajny. Szukam Evelyn. Nie mam ochoty o niej gadać. Wiesz, gdzie jest? Powiedziałam ci. Nie mam ochoty rozmawiać na ten temat. A ja powiedziałam, że chcę informacji, więc... Spotkajmy się, okej? Wyskakuj z informacji. Jesteś teraz w klubie Mox? Na pewno trzeba zmienić kamerkę, bo dostanę nerwa. Jedziemy. Latające samochody też istnieją. Mam wrażenie, bo trochę poprawiło się reakcje NPC-tów na ulicach. Ale być może to tylko jakieś moje widzimisię. Może tylko ja widzę misia. Ale to jest tutaj. Nie trafić w tak dużą bramę. Oj, tak, tak, byczku. Boże, dlaczego te samochody tak dziwnie zwalniają? Spójrz. Co, gdzie? Co za gówno? Spójrz tylko na to. Też to widzisz, prawda? Albo zwariowałem, albo mam doświadczenie mistyczne. Jak się nazywa ta laska z dziwną fryzurą? Misty? Prędzej przypadek neurologiczny dla Wiktora. Albo zapytam o to ich oboje. Dziwne. Ty ciulu! Hej, już cię tu widziałam, co? Nie zapominam twarzy. Avery, chcesz? Teraz mamy zamknięte. Chcę pogadać z Judy. Jest u siebie? Mhm. Schodami na dół. Dam znać Judy, że idziesz. Czekaj, powiedz jeszcze raz, co chcesz, żebyśmy zrobiły? Salto. Przekonajcie go, albo załatwcie. Ja po prostu chcę wrócić do mojego pokoju. Judy znowu robi sceny. Dokąd? Tutaj nie ma nic ciekawego. Dupę, łódkaj dziurę tam. Ty piara, bo cię zara. Szczele z shotguna w łeb. Nie podsyła mi tu każdej słaniającej się dziwki. Co ja mam z nimi robić? Mox mają swoją reputację. Dziewczyny przychodzą po pomoc. Nie jesteśmy hostelem dla niezaradnych. Daj spokój. Każdy zasługuje na drugą szansę. Może się okazać przydatna. Odpłacą, jak się trochę odbiją od dna. Nie sądzę. Nie potrafią zadbać nawet o siebie. Dziwisz się? Jak mają to zrobić, kiedy leżą z twarzą w kałuży? Ale mogą cię zaskoczyć. Nienawidzę niespodzianek. Tu naprawdę daje się odczuć ten wspólnotowy klimat. Suzy! Nie skończyłyśmy rozmawiać! Skończyłyśmy. Co za tempa dzida? A tu druga tempa dzida. Nie poddajesz się łatwo, co? Szukam nie mamy Evelyn. O czym gadać. Wydawało mi się, że dałam to do zrozumienia. To dla mnie bardzo ważne.
Na co? Chcesz na nią zwalić winę za zjebany skok? Tak, chcę jej wsadzić pistolet w łeb i rozwalić cały mózg. Nie odpowiedziałaś na pytanie. Szukam Evelyn i tyle musisz wiedzieć. To szukaj. Powodzenia. Wiesz, jak się zakończyła akcja? Czyli rozmawiałaś z nią? Wiem też, że spierdoliłeś sprawę. Wszyscy twoi kumple nie żyją. Też dostałem kulkę. Wow. Zdaje się, że to ryzyko zawodowe. Podjąłem ryzyko, to prawda. Ale to samo możesz powiedzieć o Evelyn. Wiedziała, na co się porywa. No nawijaj ty. Dobra. Wszyscy troje jesteśmy w to umoczeni. Ale ty jesteś zdesperowany. Powiedzmy, że mam przejebane. Biochip, który był celem skoku, powoli mnie zabija. Zleceniodawca Evelyn może wiedzieć, jak temu zapobiec. Dlatego muszę się dowiedzieć, kto ją wynajął. No dobra. Powiedzmy, że ci wierzę. Powiedzmy, że mam to w dupie. Okej. Evelyn jest lalką. Pracowała kiedyś w chmurach. Tam jej szukaj. A gdzie to jest? Na moim biurku leży papierośnica z adresem. Jak spotkasz Evelyn, to jej oddaj. Mega blok. Nie za ciekawy adres. Zaczekaj. Czego? Daj mi znać, co u niej słychać, okej? Nie. Okej. Zadzwonię. Dzięki, Vi. Lalka. Z jakiegoś powodu wcale mnie to nie dziwi. Jesteś engramem zanikającej jaźni. Mało co powinno cię dziwić. Dobra. Jedziemy do tych chmur? Jasne. Dobra. Teraz pytanie za milion. Mam pieniążki. Dobrze. Bo ostatnio, zanim pojechałem do chmur, to dałem kabonę Wiktorowi. I później nie miałem. Klub jest zamknięty. Czemu się tu kręcisz? Bo mogę łukać dziurę. Zbieram informacje. Mowę ci odjęło? Ale ty masz brzydki ryj. Przyznaj, nie chodzi o żadną Evelyn, tylko cię wzięło na braindance'y Judy. Dobrze kręcą, co? Judy zna się na rzeczy. Jej braindance'y są najlepsze. No raczej. Coś jeszcze? Bo we mnie drzemie tygrysica. No to fajne. Jedziemy do chmur, widzowie. Ale ja to jestem kierowca bombowca. Normalnie Drift King. Szybcy i wściekli pajki Drift. Nowa odsłona, wkrótce w kinach. Dobra. Jesteśmy na miejscu, lecimy wyżej. Udaj się do tego. No i jestem tu przecież. Z chuja spadłeś? Gdzie się pchasz? O, czekajcie, dom lalek. Dawno się nie widzieliśmy. Wakako Okada. Pani na włościach w Westbrook. Twój orgazm to pewnie podjedź będzie... Podjedź do mnie w wolnej chwili. Mamy do rozliczenia zlecenia za Sandra Dorset. Dobrze sobie wtedy poradziliście, ty i ten twój przyjaciel. Laska od Braidensów coś ukrywa. A budynek jest kontrolowany przez Tiger Claws. Widziałem co najmniej dwóch. To nie przypadek. Dlaczego uważasz, że Judy kłamie? Wiesz co?
To się nazywa intuicja. A, czyli pierdolisz. Krótko zmień źle i na temat. Dawać to. Ty, ale zobacz, jakbyś się pierwszy z głucha nola. Co, czekaj, co? No nie. No to czemu masz problem z walką w burdelu? Bo to jednak człowiek, kurwa, no. Ale pozbawiony świadomości. Pusty w środku. To jest wyrafinowana forma masturbacji. Ty... W sumie, no... No tak, racja. Co? Wyrafinowana forma masturbacji. What the fuck? A czemu mam czekać do wieczora? Aha, dobrze. Dobrze, to ja poczekam. A nade mną się wyświetli ostatnia piątka followersów. Wy zasubskrybujecie ten kanał i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Sorry. Już jutro o 16. Na razie.